Siema, dzisiaj będzie filmik zupełnie inny niż wszystkie, które jak dotychczas trafiły na nasz kanał, znaczy na mój kanał, nasz kanał. I tak, filmik będzie miał tematykę pod kątem sprawdzenia komputera, laptopa, jakiegoś takiego w miarę budżetowego, który nada się nie tylko do śmigania po internecie i przeglądaniu Facebooka, tak? Ja teraz zamontuję aparat i pokażę Wam to, co będziemy testować. Jest to Asus R556L. Owy Asus jest na i3 i35010U o taktowaniu 2,1 GHz, ma zainstalowane 4 GB pamięci RAM i dedykowaną kartę graficzną od GeForce'a 920M z 2 GB pamięci własnej. No i generalnie pomysł był taki, żeby to przetestować na gierce jakiejś. Ale że ja z gierek dosyć dawno wypadłem i myślałem, że demówkę jakiejś gry będę mógł pobrać bez problemu, czy świeższej gry, tak? Okazało się, że byłem w błędzie. Nic bardziej mylnego. Okej, ale na pomoc przyszedł mi World of Tanks. Kurde, odpaliłem, a miałem w pasku. Więc sprawdzimy sobie na tej gierce. Trochę ściszymy. Wiem, że gra nie ma może jakichś kosmicznych wymagań, aczkolwiek rozpatrujemy tutaj laptop w miarę budżetowy. Używany komputer z tej serii o tych parametrach można kupić w okolicy tam jakiś znośny, mówię, tak? Nie mówię o jakimś gniotku o niewiadomej przeszłości. Za jakieś tam 1100-1300 zł. Są też droższe i trochę tańsze, no ale to już są skrajności, tak? Ja akurat ten komputer mam wystawiony za 1300 zł. No i tak to wygląda. Czekajcie, bo mi się statyw przestawił, a chcę, żebyście widzieli później FPS-y. I tak. Nie wiem, że jakość obrazu będzie słaba, ale nie o jakość obrazu tutaj tak bardzo chodzi. Bardziej chodzi właśnie o ilość FPS-ów. Ja powiem tylko, że moim zdaniem, ja nie jestem jakimś tam super graczem, tak? Moim zdaniem, jeżeli gierka nie spada poniżej 30 FPS-ów, to ta gra już jest, no można w nią grać, tak? I tak, sprawdźmy moje ustawienia graficzne. To są ustawienia zalecane. Tutaj grafika wyszła średnia. I rozdzielczość zmniejszyłem sobie na 1280x768. No bo jestem realistą, tak? No i wiem, że Bóg wie, jak nie wyżyłuję tego komputera, ale to nie jest jakieś 800x600, tak? Tak więc tak to wygląda. A to mój nowy czołg, dzisiaj go sobie nabyłem, musiałem sprzedać inny, żeby mieć pieniądze na tego. Mam jeszcze podstawową armatkę, no ale cóż, mam też 2000, prawie 3000 doświadczenia. Ciekawe, czy coś sobie mogę za to zbadać, nic nie mogę. A co? No dobra, to wystartujemy. Nie wiem, jak wy będziecie widzieli te FPS-y, bo kurde, lampka. FPS-y będą, pewnie ci co mają wiedzieć, to wiedzą, tutaj w lewym górnym rogu. I tak, startujemy na zalecanych ustawieniach graficznych przez grę, czyli to są średnie ustawienia, a później w trakcie, jeżeli mnie nie rozwalą, co jest wielce prawdopodobne, sprawdzimy jeszcze ustawienia maksymalne, jakie wyciśnie ten komputer, tak? I jak będzie wyglądała ilość tych klatek na sekundę. Prosiłbym nie oceniać tego, jak gram i tak dalej. Ja gram rzadko. Ostatnio wyrzuciłem tą grę, teraz zainstalowałem ją praktycznie po to, żeby sobie taki teścik przeprowadzić.
No nie mam żadnych gierek niestety bardziej wymagających, ale War Thunder chyba ma większe wymagania, tak więc do następnego filmiku, może jeszcze nawet na tym komputerze, na tym laptopie, nagram sobie, znaczy ściągnę sobie War Thundera, żeby mieć coś bardziej wymagającego, aczkolwiek no na razie zadowólmy się tym, co jest. Na chwilę obecną 38 FPS-ów, 37, na pewno to widzicie. Za długo nie pogram, bo nie znam mapy. Ona jest jakaś dziwna, nowa, więc może niepotrzebnie jadę tak strasznie do przodu. Zaraz się chwilę przykitramy. Wejdę w ustawienia graficzne. Widzicie, teraz mamy ponad 40. 47 FPS-ów. Cyk. Ustawienia. Średnia. Jak tu są szczegóły? Szczegóły wyglądają tak. Ja tego nic nie zmieniałem. Tak to są ustawienia przypisane do poziomu grafiki określonego średnim. Ok, pojadę gdzieś, gdzie się coś dzieje. Widzę, że tu się dzieje dużo, a ja z armatką z 5 tieru. Ja już nie będę obserwował FPS-ów. Kurde, kogo ja wykryłem? O, ktoś wykrył mnie na pewno. Tak się mają FPS-y, kochani, Jezu. Oglądałem dzisiaj jakiś kanał, tam ktoś ciągle mówił do widzów, kochani. Ja wiem, teraz jest tolerancja i tak dalej, ale jakoś. No dobra. Kurde, tutaj się naprawdę dużo dzieje i na maksimum może być słabo. Ale o tyle, o ile na maksimum może być słabo, o tyle na średnich, jak widać, hula, aż miło. Dobra, jadę może do kogoś strzelić. Albo ja strzelę, albo strzelą do mnie. Dobra, widzę, że ten mnie próbuje objechać, ale tu jest jakiś mocniejszy. Chcę zmienić te ustawienia, ale ja potrzebuję chwili spokoju, bo komputer wtedy na chwilę stopuje, żeby te ustawienia wprowadzić. Dobra, maksymalne, zastosuj. Oczywiście grafika zostaje niezmieniona, znaczy rozdzielczość, czyli 1280x768. Nie można ustawiać parametrów na maksymalne wartości. Zostanie ustawiona jakość grafiki podana przez użytkownika. Ja nic nie podawałem. Aha, czyli coś bardzo wysoko, tylko pewnie, bo ja nie mam profilu, znaczy w wersji ściągniętej tej HD. O nie. Ha. Dawaj stąd, stary. Ha. O. Tak nie wiem, jak to przeżyłem. Jezu, w kozi róg. Myślałem, że może rozwalę mu gąskę. No ale, jak widzieliście, przy ustawieniu na tych już dosyć wysokich wartościach graficznych, gierka chodzi nieźle. Zobaczcie. Poobserwujemy sobie, ale nie Arte.
Kogo my tutaj mamy? No w sumie ten coś tutaj strzela. No teraz te wartości no spadały już poniżej 30, aczkolwiek no było to jeszcze znośne, tak? No dobra, nie ma co tutaj dalej obserwować. Tak ma się sprawa, jeżeli szukacie jakiegoś tam komputera, niekoniecznie nowego, na którym będziecie mogli zrobić coś więcej niż tylko pośmigać po internecie i tak dalej. Z tym, że jeżeli już będziecie chcieli kupić ten konkretny model, znaczy ten, tą serię, tak, bo tam R556L jest konfiguracji, to właśnie zwróćcie na to uwagę, bo były jeszcze z GeForce'em 820 ze słabszą i trójką, tam chyba 1.9 czy 1.7 na rdzeniu, i tam czuję, że znaczy pewnie by chodziło na jeszcze niższych detalach, tak, aczkolwiek no tak jak powiedziałem, WOT to nie jest gierka, która Bóg wie jakie ma wymagania. No i pewnie nie jest to tylko jedyna gra, w którą chcielibyście zagrać, tak? Tak, więc ja bym celował minimum w coś takiego, ewentualnie na i5, bo tam to już no, procesor jest mocniejszy. Z tym, że tutaj gdybym dołożył RAMu, w sumie co może zrobię w wolnej chwili, to mogłoby chyba też nam trochę podciągnąć. Ja nie znam wymagań WOTA, ale no jest tu jeszcze jeden wolny bank. Okej, to by było na tyle. Asus coś zagrał, a ja idę na obiad.